Jakieś wieści? Dostałam wiadomość od Lucy. Nic nie mają. To samo napisał Diablo. Będzie dobrze. Znajdziemy sztylet. Możemy mieć na głowie jeszcze jedno zmartwienie. Jakie? Nirvana podzieliła się ze mną swoimi obawami. Podczas wielkiej piekielnej wojny Alkali pochłonął 5 dusz generałów. Busaseyel, Geserchan, Orkus, Tanmo i Demogorgon. I co z tym? Nirvana się obawia planu Alkaliego. Co się stało z tymi duszami? Mógł coś zrobić. Gdy byliśmy na Ziemi 20 lat temu, Alkali w żaden sposób ich nie wykorzystał. Gdy go pokonałam, uwolnił ich, w tym Ozyrysa, który był pod przykrywką jako Demogorgon. Co dokładnie miałby zrobić? Z tego co widziałem, Ozyrys jest... wydaje się normalny. Nic się nie działo, odkąd ich wszystkich uwolniłaś. Ale to jest dziwne. Nie można go lekceważyć. Nirvana ma rację, że też wcześniej o tym nie pomyślałam. Martwię się rzeczami, które się nie wydarzyły i nie mamy 100% pewności, że... Trzeba brać wszystko pod uwagę. Musimy być przygotowani na wszystko. Muszę skontaktować się z Hygieją z Azary. Po co? By dowiedzieć się, jakie możliwe działanie mógł spełnić Alkali, jeśli połączył się z duszami. Mi się wydaje, że mógł ich przenieść na swoją stronę. To dlaczego przez 20 lat nic się nie działo? Może niedługo się dowiem. Ale mnie brzuch boli, bo tyle się jagód nawpierdalałaś. Dobrze, że gorączki nie dostałam, bo bym się szybciej męczyła. Ale było warto. Jesteśmy niedaleko Góry Śpiącego Rycerza, a dalej nie ma sztyletu. Czyli w sumie od strony Magloru go nie ma. Ej, kto ma tu skrzydła? Ja, ale to miejsce jest zbyt niebezpieczne. Boisz się, że nagle coś przeleci i cię połknie? Czy gigant z 2 metrów przybije ci 2 piątki jak komarowi? Nie, ale jeśli poleciałbym wyżej, skrzydła by mi się zapaliły. Widzisz ten zielony dym nad nami? Już wolałbym oblać się kwasem. No dobra, ile nam jeszcze zostało drogi? Niedługo dojdziemy do oddzielnej skały. Musimy przejść pod głazami. Jest coś, na co powinniśmy być gotowi? Jakbyś zgadł, pobliskie tereny to ziemia Arnesów. Aranesi? Istoty z kopytami, niezwykle piękne. Działają jak syreny. Wabią śpiewem, ale zsyłają też iluzje, realne sny. Koszmary albo coś miłego. Wedle ich kaprysu zjadają cię, gdy osiągniesz taki stan psychiczny, jaki chcieli u ciebie wywołać. Najgorsze, że nie znajdziesz wyjścia. Będziesz plątać się między drzewami. Lepiej nie ryzykować. Użysz ty, kurwa. Co to, kurwa, jest? To Ceranus. Przerośnięty ork. Pożera mniejszych od siebie. Zablokował przejście. Nie można go rozwalić? I niepotrzebnie zwrócić na siebie uwagę, by więcej potworów się zlazło. I co wtedy? No co, kurwa, bum bum! Zauważył nas. Uciekamy. Trzymajmy się razem. Kurwa! Sita! Poradzę sobie. Odciągnę. Mundrok, bierzcie ją i biegnijcie w stronę miasteczka. Poradzisz sobie? Chyba, że biegnijcie, już! Pojebie. Kici, kici, kurwa! Wszystko w porządku? Tak, jesteśmy na terenie Arnesów. Musimy uważać. Olbrzym pobiegł w drugą stronę. Co? Sita, ty krwawisz. Cholera. Lothric. Noż, kurwa. Spokojnie, oddychaj głęboko. Nie możemy się rozdzielać. Prędzej cię zabiję. Nie ma takiej możliwości. Przecież zaraz cię zerżę. Lepiej idź przodem, bo zaczynasz mi za dobrze pachnieć. Zwalczysz to. Skup się na czymś innym. Musimy stąd uciekać. Sita, uciekaj stąd. Nie zostawię cię, bo stąd nie wyjdziesz! Chcesz, żebym cię zjadł? Najwyżej po 2 dniach powrócę znów do życia. Nie żartuj sobie. Skup się na czymś innym. Zamknij oczy. Co jest dla ciebie najważniejsze? Świetnie, dobrze ci idzie.
Nie no, nie można ich tak zostawić! Musimy na nich czekać. Sita zna drogę, a Ozyrys sobie poradzi. Widziałeś tego giganta? Będzie dobrze. Cara nasodra Ozyrysa zwykłe bydło. Który wbije mu palce w brzuch, wyciągnie jelita i sobie kiełbaski usmaży. Hayley, jak Moonrock mówi, że będzie dobrze, to będzie. Hej, wracaj tu! On sobie sam nie poradzi. Dziewczyny, biegnijcie do karczmy. Tam się spotkamy. Jak nie będzie nas za 2 godziny, dzwońcie do królowej. Której? Izda. Ego te requiret. Sic facianae. Et jansiad mi. Tu mortus es. Ita hic, me hoc ad vos ignasa tibi morte mea. Est mea culpa omnium. Ego salvado. Vos si dissensio, sed temera amore. Te amo. Me cum veni. Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Nie chciałem brudzić, więc uwięziłem giganta. A co z tym Aranesem? Co masz na myśli? Moonrock ją zabił. Ją? Naprawdę tak trudno wyrwać się z iluzji Aranesa? Niestety. Inaczej nie byłyby niebezpieczne. Następnym razem, księżniczko, nie wybiegaj tak. Mogło ci się coś stać. Ale się nie stało. Poza tym można się tu zabić tylko na chwilę. Ale lepiej byś nie przeżywała cierpień. Mógłby nawet ktoś cię porwać. Dziękuję, Moonrock, ale potrafię też o siebie zadbać. Nie wątpię. O kurwa, co się stało? Ten gość wygląda jak... Czy to Ares? Mam nadzieję, że uda im się tu dotrzeć. Mogłyśmy pobiec za nimi. Lepiej by chociaż część grupy była bezpieczna, niż mielibyśmy być wszyscy w jednym gównie. Ale jest z nimi córka, królowej Iris. Poradzi sobie, nie jest sama. Poza tym, jeśli oni nie wrócą, musimy to zgłosić. Każdy ma swoje zadanie. Ciekawe, czy Diablo i pozostali mieli jakieś kłopoty. Co się z nim dzieje? Skaleczyłam się i pobudziła mu się żądza krwi. Wytrzymał całą drogę. On się męczy. Muszę w końcu nad tym zapanować. Wyglądasz strasznie. Dam radę. Sita, może lepiej się oddal. Kolega za dużo wypił. Co do... Coś ty zrobił? Na chwilę stracił przytomność, nic mu nie jest. Nie musiałeś tak ostro. Wolałaś, by cię zjadł przy wszystkich? Jestem Set. Przypadkiem usłyszałem, o czym rozmawialiście. No i pewnie masz jakiś interes. Mogę wam pomóc w poszukiwaniach. Dzięki, mamy już do tego demony. Każda pomoc się przyda. Poradzimy sobie. Nie wątpię, ale nie możecie być na wszystko gotowi. Czy coś podać? Hernicką, proszę. Jest niby coś, co wiesz, a my nie? Być może. Co takiego? Powiedziałeś, że sobie poradzicie, więc... Chlej, chlej. Potem już mu przejdzie żądza na krew. Co jest, kurwa?
Widzisz, będziesz żył. Sorry, że ci wyjebałem, ale o mało nie zjadłeś koleżanki. Nie ma za co. Poczekaj. Każda informacja się przyda. Jeśli coś wiesz, powiedz nam. Biorąc pod uwagę okoliczności, wszystkie miasta gadają o wybuchu Góry Śpiącego Rycerza. Informacja już tak daleko się rozniosła? Dragonblight, Netherstorm, Wintergrass, Bloodmet i Tanaris już wiedzą. To niepokojące. Dlaczego? Jeśli zginęło wam świecidełko, to każdy będzie chciał je odnaleźć. Nie bądźmy głupi. Nawet w Oblivionie znajdują się tacy, którzy będą mieli złe zamiary.